na lotnisku. Pozdrawiam wszystkich. Zimowa wyprawa w Himalaje ma trwać około miesiąca. Ma dopiero 6 lat, a w dorobku wejścia na najwyższe tatrzańskie szczyty. Teraz przedszkolak z Bielska Białej, który spróbuje zmierzyć się z górami, których boją się dorośli. Atak szczytowy w zasięgu marzeń. Przedszkolak z Bielska Białej rusza w Himalaje. Mikołaj Adamczyk i jego rodzice są już na lotnisku w Warszawie. Czeka ich jeszcze przesiadka w Dubaju. Stamtąd kierunek Nepal i baza pod Everestem. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, chłopiec będzie najmłodszym Polakiem pod najwyższą górą świata. Tatry czy Alpy? To dla niego za mało. 6-latek z Bielska Białej teraz ruszy w Himalaje.